tego konceptu, gdyż będzie ona bardzo, bardzo nietypowa i nieczęsto spotykana. Macie to szczęście, że słuchacie radia Wnet. Dobry wieczór. Witam serdecznie licznie zgromadzoną publiczność w tych, no w tych czasach dziwnych to jest wyjątkowa przyjemność grać dla ludzi prawdziwych. Proszę Państwa, pieśni dziadowskie na Wielki Post, tak, tak nazwaliśmy ten koncert. I to jest repertuar, który ja pozbierałem w swoich takich peregrynacjach wieloletnich po wioskach, ale też oczywiście po jakichś materiałach etnograficznych i po źródłach różnego rodzaju. I repertuar ten jest bardzo ciekawy, specyficzny, to są długie i skomplikowane moralitety. Więc jak najbardziej na czas Wielkiego Postu, czy też na czas tego przełomu jakby zimy i wiosny, niezależnie od wyznania i niezależnie jakby od wewnętrznych związków z tematami religijnymi, jest to dobry moment na refleksję i na to, żeby pomyśleć zarówno o śmierci, jak i przemijaniu. No, a czasy są też takie, że skłaniają do myślenia. Zaśpiewam, zagram na różnych instrumentach. Na lirze korbowej oczywiście też, ale chciałem wystartować od nieco młodszego instrumentu, czyli od akordeonu, i zaśpiewać Państwu fragment. To są, tak jak mówiłem, pieśni długie, więc byśmy może gdybym śpiewał całe, no to może ze dwie, trzy byśmy tutaj w czasie tego koncertu usłyszeli, więc fragmenty będą tych pieśni. Pierwsza jest chyba najstarszą pieśnią, którą mam w repertuarze, bo pochodzi z początku XVI wieku, z kancjonału nieświeckiego. I no jest bardzo, bardzo piękną pieśnią. Jest napisana, jest to piękna poezja. Pan Chrystus, który jest podobien ziarnu pszenicznemu, w Ewangelii jej zrzeczonemu, był swym umartwieniem przypodoban k niemu. Prawie aż do końca zmożon być chciał, by wielki owoc siebie wydał, a swoją śmiercią wszystkim żywot wieczny dał. Baranek przed sądem stał, nic nie odpowiadał, prawie jakoby
policzkowam, pośmiewali te, że poszykowam i na swej świętej twarzy ulgam. Chociaż on był niebieski i też ziemski pan. Tam potem Piłat kusą mógł się na stolcu postawił, aby go niewinnie osądził. Bo mu tam śmierć wtedy z niewinnie przysądził. Ani za grzechy ofiarować, bo nas swoją ofiarą raczej darować. Przetoż za grzech już na wieki ofiara nie ma być, on z nas już raczył zgładzić i na wieki nas Ojcu swemu poświęcić. Pieśń od... No, nie będę mówił o czym, bo zaraz zaśpiewam. Pieśń od śpiewaka pogrzebowego pana Bronisława Kuśmierowskiego, Nabyta. Ale nuta tej pieśni i jakby okolica przywołała mi na myśl pasterzy wołoskich, którzy prawdopodobnie dotarli gdzieś w tamte okolice. Stąd może nieco nietypowa aranżacja, jak na pieśń wielkopostną. Ogromny głosie smutna nuta jego, która wynika z ognia czystowego. Tak dusze smutne w czystcu narzekają, które zostają. Każdy śmiertelny, co się na świat rodzi,
nie wiemy, gdzie się obróciła, dokąd trafiła. Bogactwa tu się pozostaną. Komu innemu w ręce się dostaną. Nic tam nie weźmie dusza w drogę sobie, gdy ciało krowie. Dusza zaś wszyscy ciało swą pieśń ludzie. Śmierć naznaczona odmowa każdemu, śmierć naznaczona człowieku nędznemu. Zamki niezdobyte, niechaj fortece stawią znamienite. Śmierć złote miesza, marmurowe gmachy i złote dla tego człeka nędznego. Dziękuję pięknie. Bardzo wiele, przeważająca część repertuaru tradycyjnego to są melodie, które jakby przemieszczają się ze sfery medytacji do sfery tańca. I możemy znaleźć jakby te same motywy, te same melodie zarówno na ostrej potańcówce, jak i na w obrzędzie weselnym, czy na pogrzebie. I taki
takich walczyk chciałbym teraz zagrać Państwu. Walczyk o duszy, która uchodzi z ciała i szuka swojego miejsca. I tych pieśni jest, o dziwo, fragmentów tych pieśni, szczątków, jest o dziwo dosyć dużo, co oznacza, że rozmyślania na ten temat jakby tej sfery niematerialnej życia były dość istotnym elementem jakby rozważań w ogóle ludzi w dawnych czasach. Dusza z ciała wynieść chciała, bo już się w nim nasiedziała, a ciało tak bardzo stęka, a dusza się w ciele lęka. Duszo, duszo, nie lękaj się, wyjdź z ciała, przeżegnaj się, a jak z ciała ubiegała, na zieloną łączkę padła. I tak krzyczy, wykrzykuje, i tak płacze, lamentuje. Przyszedł do niej i anioł z nieba, co tak płaczesz, duszo jedna, jak ja nie mam wykrzykować, jak ja nie mam lamentować. Widzę piekło roztworzone, widzę niebo zasklepione, stoją czarci, jakby trzcina, cóż ja pocznę, ja dzieci. Uchwyćże się pióra mego, pójdźmy do raju wiecznego. Uchwyćże się pióra mego, pójdźmy do raju wiecznego. A w lepie trze ktoś kołacze, pewnie dusza do raju chce. A w lepie trze weźcie klucze, może by tu wpuścić duszę.